14 stycznia 2018 roku 17-letnia Jordan Turpin uciekła z domu. Wyszła przez okno, po czym roztrzęsiona zadzwoniła na policję. I just ran away from home. Okay. I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Now, mother didn't chain them up just to beat me. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. Cześć, witam wszystkich w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj poruszymy sprawę domu z horrorów rodziny Turpin. 14 stycznia 2018 roku 17-letnia Jordan Turpin uciekła z domu. Wyszła przez okno, po czym roztrzęsiona pobiegła na koniec swojej ulicy i zadzwoniła na policję. Powiedziała, że uciekła z domu, w którym ona i jej 12 rodzeństwa było zaniedbywane oraz torturowane przez jej własnych rodziców. Policjanci, którzy dotarli na adres Jordan, na początku byli sceptycznie nastawieni co do młodej dziewczyny. Niby miała 17 lat, ale zachowywała się, jak była dużo, dużo młodsza. Sposób, w jaki się wysławiała oraz to, co mówiła, no nie wzbudzało żadnych emocji w policji i tak naprawdę myśleli, że może jest ona po prostu pod wpływem jakichś używek. Niestety nastolatka mówiła prawdę i uciekła z domu horroru. Zacznijmy może od tego, kim byli państwo Turpin. David Allen Turpin, urodzony 17 października 1961 roku, był inżynierem komputerowym. Swoją żonę Louise Ann, która urodziła się 24 maja 1968 roku, poznał w szkole Princeton w West Virginia w Ameryce. Gdy David miał 23 lata, a Louise zaledwie 16, wzięli ślub. Oboje byli chrześcijanami i wierzyli, że każde dziecko to dar od Boga, dlatego też mieli aż 13 dzieci. Mimo iż byli wierzący, praktykowali też swinging i już wam tłumaczę, co to jest dla tych, którzy nie wiedzą. Swingersi to pary, które uprawiają seks z innymi osobami. W większości przypadków obie pary są obecne na spotkaniu i bez znaczenia jakiej wiary są i czy są w związku, czy są już po ślubie, praktykują swingowanie i jest to styl życia. Więc to samo dotyczyło tutaj państwa Turpin. Mimo iż byli chrześcijanami i posiadali tyle dzieci, praktykowali właśnie bycie swingersami. Rodzina przez jakiś czas mieszkała w Teksasie, jednak po pewnym czasie przeprowadzili się do Rio Vista. W 2007 roku przenieśli dziesiątkę swoich najstarszych dzieci do odizolowanej przyczepy obok ich domu. Za to dwójka najmłodszych została w domu wraz z Davidem i Louise. Dzieci mieszkające w przyczepie były zdane same na siebie. Nie wolno było im się kąpać, a jedzenie dostawały sporadycznie. Ponoć zakupy dla nich były robione raz w tygodniu, jednak były to zbyt małe ilości, by tak naprawdę wszystkich nakarmić. W 2014 roku rodzina przeprowadziła się do Kalifornii. Niby wszyscy mieszkali pod jednym dachem, ale dzieci nadal były zaniedbywane. Sąsiedzi rodziny Turpin mówią, że bardzo sporadycznie widywali dzieci. Bardzo rzadko bawiły się na podwórku i nie wyglądało na to, żeby chodziły do szkoły. David oraz jego żona zarejestrowali ten dom jako szkołę i sami siebie jako nauczycieli. Mówili, że praktykują domowe nauczanie i że wszystkie dzieci dostają odpowiednią edukację. Niestety w rzeczywistości żadne z dzieci nie uczęszczało do szkoły, nawet tej domowej. I dlatego też Jordan, która później uciekła z domu, brzmiała bardziej na młodsze dziecko niż 17-letnią dziewczynę. We live in guilt and sometimes I wake up and I can't breathe. Because how dirty the house is, we never take that. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because. Do tego zaraz wrócimy, ale chcę wam powiedzieć, że państwo Turpin byli bardzo dobrzy w zamaskiwaniu tego, co się dzieje. Dzieciom nie wolno było otwierać okien ani zasłon. Nie wolno im było nawet wstawać z podłogi. Większość swojego życia dzieci po prostu przesiedziały w swoich pokojach. Prócz tego raz na jakiś czas rodzina miała wielkie wyjście, na którym wyglądali na dosyć szczęśliwych. David zarabiał naprawdę dobre pieniądze. Miał około $11,000 miesięcznie, dzięki czemu mogli pozwolić sobie na wakacje w Disney
Disneylandzie. Później na swoje social media wstawiali zdjęcia całej rodziny, spędzających super czas właśnie w tym parku, a wszystkie dzieci miały pasujące do siebie ubrania. Louise była uzależniona od zakupów, a dokładniej od kupowania ciuchów dziecięcych, zabawek i wszystkiego, co jest Disneya. W ich domu znaleziono tysiące nowych ciuchów dziecięcych i jeszcze z metkami nienoszonych, w trakcie gdy ich dzieci nosiły te same ciuchy od wielu lat i nie miały one nawet możliwości, aby wziąć prysznic. Znaleziono też ogromną kolekcję książek Disneya, figurek oraz pełno zabawek. To właśnie zakupoholizm Louise doprowadził do tego, że w 2011 roku David i Louise musieli zdeklarować się jako bankruci. Teraz przenieśmy się 7 lat w przód, czyli do ucieczki Jordan. Według wywiadów, które zostały przeprowadzone później z dziećmi, bardzo często rozmawiały one o ucieczce. Plan, który w końcu doszedł do skutku, był omawiany aż 2 lata. I to właśnie 14 stycznia 2018 roku Jordan oraz jej młodsza 13-letnia siostra wyskoczyły przez okno, aby uciec. 13-latka przestraszyła się, że rodzice zobaczą, że jej nie ma i będą czekały na nią okrutne konsekwencje i powróciła do domu. Jednak Jordan, jak możemy zobaczyć na nagraniu CCTV, wystraszona pobiegła dalej. Możecie się zastanawiać, że jak dzieci, które były głodzone, miały dostęp do telefonów. Dzieci zamknięte w tym domu miały od 2 aż do 23 lat, więc starsze rodzeństwo miało telefony głównie tylko po to, aby rodzice, którzy nie byli obecni w domu, mogli ich monitorować. I to właśnie dzięki temu Jordan, która miała wtedy 17 lat, wzięła telefon, który był dostępny i postanowiła zadzwonić na policję. Chciałabym podkreślić, że prócz paru wycieczek do Disneylandu czy do Las Vegas, dzieci nigdzie regularnie nie chodziły, ani na zakupy spożywcze, no ani do szkoły, ani do parków. Więc Jordan nie wiedziała, jak się zachować, nie wiedziała, na jakiej ulicy mieszka, nie znała żadnych danych na temat swojego życia. W internecie możemy znaleźć naprawdę mrożące w krew żyłach nagranie, gdzie właśnie słyszymy, jak Jordan dzwoni na policję i próbuje opowiedzieć, co się dzieje w domu. I biorąc pod uwagę, jak młodo jej głos brzmi, można by przypuścić, że dziewczynka nie mówi prawdy. I just went away from home because I live in a family of 15. Okay, can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. My address is 9 2 5 7 0 5 7 4. Okay, so now you just gave me a whole bunch of numbers. You didn't give me any kind of street name there. Oh, okay, I'm sorry. Okay. These are the numbers on my house. That's your zip code. Are you in a corner right now? I might be. Are you at, is there a street sign? Is there a pole with two names at the top? I just see a stop sign. Hey, what's going on? Okay. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes. Where are they chained up at? On their bed. Now, mother didn't chain them up just to be mean. Okay. They're chained up because they stole mother's food. But I'm sorry if I talk too much. Okay, I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. Okay. Do your parents know you left your house? No, they don't. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I don't think I've ever taken a pill before. Okay. Right, I haven't. Our parents are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. Uh-huh. I'm terrified. But I called because my two little sisters, they're chained up right now. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. I actually didn't have it, and then one of my sisters told me I need to get pictures. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. Okay. See, those are the places that make a nomad. And see how dirty she is? We're so filthy. We don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Okay. Your parents chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry.
Who took this picture? I did. I took those pictures. Policja przeszukała dom rodziny Turpin pod pretekstem kontroli dobrostanu. Dom był w naprawdę okropnym stanie. Mimo tego i wszędzie leżały nowe ciuchy oraz nowe zabawki. Było czuć też okropny zapach. Znaleziono pełno gnijących śmieci, martwe zwierzęta. Po przejściu przez dom policja w końcu znalazła rodzeństwo Jordan. Wiele z nich zastraszonych, siedzących na ziemi, z czego jedno dziecko nadal przywiązane do łóżka za pomocą łańcuchów. Dwójka rodzeństwa Jordan, o których mówiła przez telefon, że są również przywiązani do łóżka przy pomocy łańcuchów, ponoć była odpięta na parę minut zanim policja przyjechała. Większość dzieci, mimo iż niektóre z nich były już dorosłymi osobami, były bardzo zaniedbane. Z tego, co Jordan mówiła, kąpali się raz na rok. Nie wolno im było używać pryszniców ani wanny. Jedzenie, które dostawali, było w maleńkich porcjach i przeważnie był to chleb z masłem orzechowym. A gdy ktoś zgłodniał i wziął coś z lodówki, został za to po prostu karany, ponieważ było to jedzenie rodziców, którzy wtedy jedli bardzo dużo fast foodów oraz mrożonego jedzenia, a dzieciom po prostu dawali chleb z masłem orzechowym. I to właśnie przez to zaniedbanie i brak jedzenia większość dzieci nie wyglądała na swój wiek i sama Jordan wyglądała oraz mówiła, jakby miała 9 lat. 29-letnia siostra ważyła tylko 37 kg, a 11-latka miała rękę wielkości 4-miesięcznego dziecka. Jak słyszeliście w nagraniu, nie wiedziała ona, na jakiej ulicy mieszka, nie wiedziała, co to jest kod pocztowy i powiedziała, że z domu za często nie wychodzi. Jest naprawdę przerażające pomyśleć sobie, że te osoby tyle lat mieszkały w domu, w którym tak były traktowane i pewnie myślały, że tak ma być, ponieważ nigdy nie zaznały normalnego życia. Nigdy nie zaznały tego, jak inne dzieci mieszkają, nie miały nigdy żadnych znajomych, bliskiej rodziny, która by przychodziła. Były po prostu zamykane w pokojach, o tak, żeby po prostu przeżyć. Państwo Turpin przyznali w sądzie swoją winę. Przyznali się do tego, że więzili swoje dzieci, że je torturowali, bili, dusili, pozwalali na tylko jeden prysznic w ciągu całego roku i tak naprawdę nie mieli nic na swoje wytłumaczenie. Ponieważ dzieci nie uczęszczały do szkoły i nie były edukowane w domu, wiele z nich nie wiedziało nawet, kim jest policja, ani czym są leki i dlaczego je się bierze. Wszystkie dzieci natychmiastowo zostały zabrane do szpitala, a w 2019 roku David i Louise Turpin zostali skazani na 25 lat więzienia. Jeżeli zapytacie mnie, czy to jest wystarczający czas? Nie. Nikt nie odda tym dzieciom wszystkich lat swojego życia, tego jak były torturowane i jak tak naprawdę powoli umierały z głodu. Nikt tego im nie odda i takie osoby nie zasługują na to, by wyjść z więzienia, kiedy same stworzyły takie swoim dzieciom. Sprawa była bardzo medialna i teraz możemy zobaczyć wiele wywiadów z Jordan, która właśnie uciekła, oraz jej starszą siostrą Jennifer. My whole body was shaking. I couldn't really dial 911 because I'm sorry. It's the first thing you did that you look back on and think, that was my first moment of real freedom. Actually, being in the hospital, when music was playing, I got up. I made sure there was a little bit of a floor cleared out, and I danced. The first place we went to a park with two of my sisters, and I was so excited because I could smell the air, I could smell the grass. Jordan w wywiadzie mówi o tym, jak pierwszy raz dowiedziała się, że życie tak nie wygląda, że to nie jest normalne żyć w ten sposób. Tu się pewnie mocno zdziwicie, ponieważ pierwsze, co Jordan zobaczyła w internecie, to teledysk Justina Biebera. Bez wiedzy rodziców używała telefonu swojej starszej siostry i to właśnie w ten sposób odkryła teledyski Justina, w których widziała piękne domy, dużo przyjaciół, ludzi, którzy wychodzili na spacery, jeździli na rowerach i to właśnie to zainspirowało Jordan, by bardziej na poważnie myśleć o ucieczce i o wyzwoleniu swojego rodzeństwa. I only knew one world, and that was like always being there. I was just blown-minded by how different it is out there, and I was always like, I want to be out there. I want to be like that. I want to experience that. I want to do that. Z wywiadów dowiadujemy się naprawdę dużo, jednak widzimy też, że dziewczyny zaczynają żyć własnym życiem. Jordan, mimo swojego młodego wieku, uratowała całe swoje rodzeństwo. I'm so glad we got out of there. You may feel silenced. But there's always a way out. Probably didn't even run. You were in right. the house. I was sitting down most of my life. So like, it was just really scary. Like, I was desperate to get away from that house because I didn't want them to come out and see me. I think things are going to start getting better right now. You know, we just have to have faith. Yes. Tell me about your life right now, Jennifer. I have my own place. I recently got a car. I have an adorable kitty cat and bunny. I love my job.
even when it gets hard. Jordan, how about you? I want to be a motivation speaker to help others and stuff, because it's my whole life it's been so hard for me to understand why everything has happened. If I can use what I went through to make a difference in the world, I think that can heal me. Jest to naprawdę okropna sprawa i powiem wam, że zszokowało mnie, że takie coś miało miejsce tak niedawno tak naprawdę, bo 2018 rok był zaledwie parę lat temu i jak nikt nic nie zauważył. Ja wiem, że ludzie kreują na Facebooku zupełnie inny świat niż w rzeczywistości. Na pewno sami znacie takie osoby, które na Facebooku mają tę idealną rodzinę lub idealną, nie wiem, partnera, partnerkę, a w rzeczywistości często tak nie jest. I faktycznie łatwo jest ukryć takie rzeczy. Jeżeli macie tak dużą rodzinę i są siedzi, prawie nigdy nie widzą dzieci na wolności, że tak powiem, we własnym ogrodzie, czy wychodzących po prostu na spacer, jest to bardzo podejrzane. Jordan nie była najstarszą z rodzeństwa, miała starsze siostry oraz braci i żadne z nich nie podjęło się ucieczki, bo po prostu za bardzo bali się tego, że jeżeli się nie uda, to rodzice ich będą torturować jeszcze gorzej i poniosą okropne, okropne kary. Wiemy, że Jordan i Jennifer publicznie mówią na temat tego, co działo się w ich domu. Jak słyszeliście, Jordan nawet wiąże przyszłość z dzieleniem się tym, co jej się przytrafiło. Jednak co z resztą rodzeństwa? Tuż po tym, jak rodzice zostali aresztowani, tożsamość dzieci została chroniona. Jak już wam mówiłam, sprawa była naprawdę bardzo nagłaśniana w mediach i wiele osób chciało pomóc dzieciom po tak tragicznej sytuacji. Zostało zebrane ponad 600 tysięcy dolarów na to, aby pomóc im zacząć nowe życie. Niestety prawo w Kalifornii nie pozwoliło im na dostęp do tych pieniędzy i większość została zatrzymana przez sąd. Młodsze dzieci zostały przeniesione do domów dziecka lub rodzin zastępczych, w których ponoć również się nad nimi znęcano. Starsze za to, które dostały pomoc, aby mieć własne mieszkania, mieszkają w bardzo złych dzielnicach. Jako iż są to osoby, które dorosły tak naprawdę nie wiedząc nic o świecie, jest to bardzo niebezpieczne, aby teraz żyły samotnie w dzielnicach, gdzie jest bardzo dużo gangów oraz dealerów. Mimo tego, iż wiele z nich może nie prowadzi idealnego życia w danym momencie, nadal starają się robić wszystko to, czego wcześniej nie mogli. Uczęszczają do szkoły, pracują, nadal chodzą do kościoła, niektórzy nawet pracują charytatywnie. Niestety tyle lat, ile zostało im odebrane, nie może być już zwrócone. Mimo iż każdy z nich poszło swoją własną ścieżką, ponoć regularnie cała trzynastka spotyka się, jednak starają się to robić bardzo dyskretnie. Jordan jest bohaterką całej rodziny i mam nadzieję, że całe rodzeństwo będzie od teraz żyło spokojnie. I ja wam w tej chwili dziękuję za obejrzenie kolejnego materiału. Oczywiście jak zwykle zapraszam w komentarzach do dyskusji. Powiedzcie mi, czy słyszeliście o tej sprawie, czy może dopiero dzisiaj się o niej dowiedzieliście, ponieważ ja nigdy nie słyszałam o niej aż do zeszłego miesiąca, więc kiedy miało to miejsce w 2018 roku, chyba nie mówiono dużo o tym na całym świecie, tylko bardziej była to sprawa medialna w Ameryce, jednak jest do dzisiaj znana jako jedna z bardziej szokujących spraw, jeżeli chodzi o więzienie własnej rodziny. No i nie bez powodu nazywana jest domem z horrorów. Ja wam w tej chwili dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka. Zapraszam do subskrybowania, jeżeli jesteście tutaj nowi i do zobaczenia w kolejnym.